Dzień dobry, witam na moim kanale Nowe Spojrzenie. Jestem na spacerze w lesie i nabrałem ochoty, żeby coś nagrać dla Państwa. Może powiem coś o tej sprawie Prigozina, bo tutaj są różne opinie na ten temat. Ja może powiem to, co mi się nasunęło przy okazji tej sprawy. Ja to śledziłem uważnie, kibicowałem Prigozinowi. No ale oczywiście każdy, kto się trochę orientuje, to wie, że taka akcja nie miała prawa się udać tak może na dłuższą metę, bo tak czasowo to być może byłby w stanie opanować Moskwę. Być może gdzieś tam wystąpiła jakaś taka lokalna słabość tych struktur, które odpowiedzialne są za obronę Moskwy. No bo o tym świadczyć może ta ucieczka i panika Putina, tak? Być może Prigozin coś wiedział więcej i chciał to wykorzystać, ale w ostatniej chwili zrezygnował. A więc, proszę Państwa, co mi się tutaj nasunęło w tej sprawie? Kwestia taka, że po prostu to tylko pokazuje, że wszyscy się boimy. Nawet najwięksi dyktatorzy świata. Przychodzi moment, że się boją, a tak naprawdę to oni się zawsze boją. Tylko oczywiście ten poziom lęku jest różny o różnych ludzi. Bo na przykład ostatnio Eliza Michalik nagrała taki film, gdzie tam się żaliła na lekarzy i podkreślała, że są tchórzami, tak, bo no, boją się występować przeciwko głupim przepisom, przeciwko władzy, boją się podejmować decyzje i tak dalej. Ja tam napisałem w komentarzu, że to jest problem ogólnoludzki. To jest problem dzisiejszych czasów. Po prostu kapitalizm zrobił z ludzi takich tchórzy. Wszyscy mają kredyty na głowach, więc się boją, tak, występować, ryzykować gdzieś tam i tak dalej. I tak napisałem, że ludzie sobie nie zdają sprawy, że tak naprawdę to się wszyscy boją. Mniej lub bardziej, ale wszyscy, nawet psychopaci się boją. Może mniej, ale się boją, tak? Ale nawet jeśli założymy, że na przykład 20% ludzi nie odczuwa strachu i lęku, no to 80% odczuwa. I proszę Państwa, tą wiedzę wykorzystuje jakaś taka grupka cwaniaków i krzykaczy. Bo oni wiedzą po prostu, że wszyscy się boją i po prostu trzeba się zacząć stawiać. Jak się zaczniemy stawiać, jeśli na przykład wiemy, że no większość ludzi się boi, no to jeśli się postawimy na przykład 10 razy, no to w bardzo wielu przypadkach nam się uda przeprowadzić swoje, tak? Paradoks polega na tym, że właśnie no ludzie nie zdają sobie sprawy, że tak jest. I sprawa na przykład tego całego ucieczki Putina pokazuje, że wszyscy się boją. Wszyscy się boją. I ja tutaj mi się tak nasunęło, gdybyśmy nagle wszyscy zaczęli mówić sprawdzam, bo to było tak naprawdę to było takie sprawdzam ze strony Prigozina. Sprawdzam, no i się okazało, że Putin nie ma jaj. Uciekł ze strachu, tak? Jakbyśmy wszyscy tak powiedzieli nagle sprawdzam, to by się okazało, że nauczyciel, przed którym klęczeliśmy, to jest jakiś taki, nie jest taki człowiek, jak myśleliśmy, że lekarz, którego takim szacunkiem darzyliśmy, nie ma takiej wiedzy, jak myśleliśmy, że ma. Policjant to nie jest tak odważny, jak myśleliśmy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było pokazanie tak naprawdę, że jakbyśmy się tylko odważyli i częściej mówili sprawdzam przy różnych okazjach, no to, proszę Państwa, to naprawdę wiele mitów by poupadało. I w tej sprawie właśnie to mi się tak nasunęło. Właśnie, że brakuje nam tej odwagi, brakuje nam tej świadomości, że wszyscy się boją. Częściej się po prostu stawiajmy, jeśli czujemy, że mamy rację, i częściej mówmy sprawdzam różnym ludziom.
bo to wszystkim wyjdzie na dobre, bo wtedy będziemy gdzieś eliminować na przykład słabych nauczycieli, słabych lekarzy, słabych urzędników, słabych piłkarzy, słabych trenerów i tak dalej. Przeciętny człowiek właśnie nie ma tej wiedzy, natomiast cwaniacy no o tym wiedzą, gdzieś to wyczuli, gdzieś to szybko poznali w życiu, że tak jest i to wykorzystują po prostu, no. No, nie chcę Państwu mówić za dużo, ujawniać, ale no gdzieś doszły też do mnie na przykład takie informacje, że jak są jakieś kontrole, już nie chcę mówić jakie, tak? No to urzędnicy na przykład odpuszczają, kiedy widzą, że po drugiej stronie jest jakiś krzykacz i człowiek taki zdeterminowany. No ale musi się ten kontroler jakoś wykazać i w związku z tym idzie do słabszego i temu wlepia na przykład dwa razy większy mandat, żeby wyrównać tą stratę, bo od krzykacza tego nie uzyskał, co miał uzyskać. A więc to pokazuje tylko, że warto się czasami postawić, po prostu jak czujemy, że mamy rację, to nie bać się postawić i powiedzieć sprawdzam, jedno wielkie sprawdzam, naprawdę by wszystkim wyszło na dobre, tak? Proszę Państwa, warto mówić sprawdzam, bo z mojego doświadczenia osobistego wynika, że po prostu lekarz to często nie jest taki lekarz, jaki powinien być, tak? Nauczyciel nie jest taki, jaki powinien być. Na przykład ja mam alergię i astmę i po prostu, nie wiem, no, byłem kiedyś u lekarza, to mi zapisał na przykład, oczywiście zapisał też antyalergiczne i antyastmatyczne lekarstwa, ale też od razu przy okazji antybiotyk. A człowiek mu tłumaczył, że alergię i astmę ma, ale on jakoś tak, nie wiem, czy nie wierzył, czy nie był kompetentny, czy chciał po prostu odfajkować, tak, zabezpieczyć się. I proszę bardzo, niepotrzebnie, prawda, przepisał mi antybiotyk. Albo byłem, bo kleszcz mnie ukąsił, miałem ten taki ślad dziwny, poszedłem do lekarza, no i on też nie wiedział, co z tym zrobić, ja musiałem mu podpowiadać to, o czym przeczytałem w internecie. On tam mi chyba zapisał, pamiętam, że antybiotyk, żebym brał przez 2 tygodnie, a ja mu powiedziałem, panie doktorze, ale w internecie było napisane, że co najmniej 3 tygodnie trzeba brać antybiotyk. A on, no tak, 3. No to co to jest za lekarz, tak? Przepraszam bardzo, co to jest za lekarz? I tak jest w wielu przypadkach, proszę Państwa. Sędziowie też, ja też miałem sprawę spadkową, to też tam trzeba było jakieś pisma kierować i po prostu no, pokazywać, że tutaj sprawy nie idą w takim tempie, jakim powinny być. No i rzeczywiście dopiero jak wysłałem to pismo ponaglające, to sprawa ruszyła. Też nauczyciele też się padało na kolana przed nauczycielami, a później się okazywało, że taki nauczyciel na przykład ma często mniejszą wiedzę od prawda, ode mnie, od ucznia, tak? Bo była tak, na przykład była taka śmieszna sytuacja u nas w klasie, że do pana od geografii wpadła nagle jakaś uczennica, która tam rozwiązywała w swojej klasie krzyżówkę razem z nauczycielem i wpadła, żeby się zapytać, jak się nazywa kopalnia w Bytomiu. I ten nauczyciel nie wiedział, ja to wiedziałem, bo oczywiście był klub koszykarski Stal Bobrek Bytom i wiedziałem, że Bobrek, tak? Chodzi o nazwę Bobrek. To i wiele takich tam było różnych, ale nie chciałbym się chwalić. Natomiast jeszcze kwestia, Państwu powiem tak, że ja na przykład był taki okres, gdzie intensywnie ćwiczyłem w domu, tam dźwigałem ciężary, ćwiczyłem siłowo troszeczkę, tak, i był taki okres, że no byłem dosyć dobrze wytrenowany, dosyć silny. I przyszedł do mnie kuzyn, który uchodził za takiego no wysportowanego i silnego. Ja się z nim siłowałem na rękę, tak? No i byłem silniejszy, proszę Państwa. On był zdziwiony, że ja stawiam taki opór. I ja czułem siłę i mogłem go pokonać, ale nie zrobiłem tego. Dlaczego? Dlatego, żeby nie, no nie zszokować go. Wydawało mi się, że to będzie po prostu jakieś takie złamanie, no jakieś takie, nie wiem, no
Złamanie jakiejś takiej naszej rodzinnej umowy może? Czy jakieś, nie wiem, pogwałcenie świętości? Oczywiście on teraz, ten mój kuzyn to jest i wyrośnięty, i dużo mocniejszy, i wiadomo, kawał chłopa. No ale był taki okres, tak? Był taki okres, bo ja ćwiczyłem, był taki okres. Może parę miesięcy trwał, ale był, że byłem od niego po prostu silniejszy. I pamiętam to, że odpuściłem i dałem mu wygrać. Ale i tak się dziwił, że taki silny byłem, a ja nie wiedział, że jestem jeszcze silniejszy. A więc to pokazuje, proszę Państwa, że bardzo często po prostu nie mamy odwagi się postawić. No musimy się stawiać, niestety. No takie jest życie. Wyjść ze strefy komfortu, postawić się, powiedzieć jedno wielkie sprawdzam. Bo ta cała akcja Prigozina pokazała mi właśnie, że... Bo to tak naprawdę to było jedno wielkie sprawdzam. Tak naprawdę i to, co moglibyśmy z tej akcji wynieść dla siebie, no to jest właśnie to, że warto czasami się troszeczkę może wzmocnić i wtedy powiedzieć, sprawdzam, wyjść z tej strefy komfortu i się postawić po prostu. I jeszcze wracając tutaj do tej akcji Prigozina, to mnie niepokoi to, że on tutaj na Białoruś teraz się przeprowadził i tam będzie tworzył jakieś oddziały, bo to może być bardzo niebezpieczne dla Polski, proszę Państwa, dlatego że, bo już tam nie mówię o Ukrainie teraz, ale dla Polski to może być niebezpieczne, bo jeśli na przykład zrobi jakiś taki marsz na Warszawę, no to będzie ogólnoświatowa konsternacja, nikt nie będzie wiedział, co z tym zrobić, jak to potraktować, dlatego że Rosja umyje ręce, powie, że no przecież nie mamy nic z tym wspólnego. Przecież on na nas najeżdżał, to jest głupek, szaleniec, prawda, po wódce, coś mu się tam zamarzyło, zdenerwował się na polskich polityków i ruszył na Warszawę, tak? No i będziemy przez jakiś czas w jakimś takim pacie, nie będziemy wiedzieli, jak to traktować. A tymczasem za tym może stać na przykład też Rosja, tak? Tylko się nie przyzna do tego. To są bardzo niebezpieczne sytuacje, bym tutaj uczulał Państwa na to. Ale coraz częściej, proszę Państwa, wydaje mi się, że to mogło być też tak, że po prostu Prigozin był dogadany z Putinem i chcieli po prostu sprawdzić lojalność generałów armii przed jakąś taką grubszą akcją, która się szykuje. Tak mi coś wygląda na to. No ale, no bo głosy są takie, że Rosja i Putin jest gotowe użyć nawet broni nuklearnej, ale boi się tego, że no ktoś w którymś tam w ostatnim momencie nie wykona rozkazu, tak? No i rzeczywiście ludzie o takiej mentalności jak właśnie Putin i jego towarzystwo, zgrywający samców alfa, oni się mogą rzeczywiście tego bać. Dlatego może wcześniej to próbować sprawdzić, jak to jest z tą lojalnością, zanim wyda taki rozkaz. Tego też bym się bał. Natomiast najprawdopodobniej to było po prostu jedno wielkie zamieszanie, nieporozumienie. Tak jak to w Rosji, jakaś taka nieobliczalność, może po wódce Prigozin też ruszył na Moskwę, później wytrzeźwiał i mu przeszło. A poza tym no to taka niechlujność, jakaś taka bałagan, to wszystko naraz wydaje mi się, jakaś taka przypadkowość też, entropia działająca, to wszystko razem i to chyba o to chodziło.